Czy zastanawiałeś się, gdzie twoje dzieci będą się uczyć i do jakiej szkoły chodzić? Czy miałeś wpływ na wybór kierunku studiów? Czy zaplanowałeś swoim dzieciom karierę, jakich języków będą się uczyć, jakie będą mieć zainteresowania? A może nie masz na to wszystko czasu i uważasz, że system zrobi to za ciebie? Na te i inne pytania postaram się wraz z autorem książki Odważny Ojciec odpowiedzieć w odcinku pod tytułem Nauka i wzrost dzieci. Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale. Ja nazywam się Sławek Leszczyński. Jestem mężem i ojcem dwójki dzieci, Janielki, która ma 5 lat, i Piotrusia, który niebawem skończy 4. To, jakie doświadczenie związane ze szkołą zdobędą Twoje dzieci, ma naprawdę ogromny wpływ na proces kształtowania ich charakterów. Głównym celem powinno być formowanie osobowości, a nie zdobywanie informacji czy dobre samopoczucie. Autor podkreśla dwukrotnie, że to, czego uczy się Twoje dziecko, w jaki sposób się uczy, z jakimi ludźmi przebywa i z jakimi pracuje na co dzień, to wszystko będzie albo wzmacniało, albo osłabiało wartości, jakie wspólnie z żoną staracie się mu przekazać. Zła szkoła będzie sabotowała Waszą pracę, dobra wspierała, albo przynajmniej nie przeszkadzała. Zdaję sobie sprawę, że temat wyboru szkoły jest dopiero przede mną, dla mnie i dla moich dzieci. Jednak po przeczytaniu książki naprawdę zmieniłem swoje myślenie. Przed kierowałem się głównie tematem logistyki, żeby było blisko do szkoły, żeby mógł szybko odwieźć dzieci, bądź żeby one w przyszłości mogły bezpiecznie i szybko wrócić do domu. Autor opisuje system amerykański, który różni się od naszego i niestety wybór dobrej prywatnej szkoły dla wielu z nas może być nieosiągalny z różnych przyczyn. Niemniej jednak możemy w tym temacie sporo zdziałać, co postaram się Wam przedstawić w skrócie. Pamiętaj o tym, że Twoje nastawienie do szkoły jest bardzo kluczowe dla kształtowania postawy wobec niej Twoich dzieci. Ty sam, będąc odpowiedzialnym ojcem, powinieneś poświęcić tej kwestii tyle samo uwagi, co Twoja żona. Nie poddawaj się pokusie, która w dzisiejszych czasach ulega tak wielu mężczyzn, zostawiając i zrzucając na barki żony wszystkie kwestie związane z edukacją i podejmowaniem decyzji w tym temacie. Po pierwsze, dlaczego? Bo to jest niesprawiedliwe wobec niej i wobec Twoich dzieci. A po drugie, doświadczenie podpowiada, że dzieci traktują swoją edukację serio, jeśli oboje rodziców traktują ją poważnie. Jakie cechy powinna mieć dobra szkoła? Musisz poznać jej długoterminową wizję, zrozumieć jej poczucie misji oraz jakiego ma jednoczącego ducha, którego wyraża przez służbę. Te trzy aspekty są podejmowane w każdej szanującej się firmie i organizacji i coraz częściej wierzę też w to, że będą podejmowane przez nasze szkoły. Jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio przez nas, rodziców, którzy chcą się angażować w życie swoich dzieci. Jakie inne cechy powinna mieć dobra szkoła? Dobra szkoła powinna być ożywiona przez dyrekcję i nauczycieli. Szkoła i rodzice powinni ze sobą współpracować, starając się wspólnie razem odpowiedzieć na to samo pytanie: jakimi dorosłymi staną się powierzone ich opiece dzieci? Celem dobrej szkoły może być również to, żeby uczniowie zostali kompetentnymi, rzetelnymi fachowcami i szanowanymi ludźmi. Oczywiście wartości wyznawane w rodzinie, wartości religijne powinny być szanowane. Autor również podpowiada, że dobra szkoła, tak jak dobry biznes, rozwija ducha służby. Najlepsze szkoły stawiają sobie za cel służby nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, czyli całej rodzinie. Szkoła pomaga się rozwijać we wszystkich aspektach: dydaktycznym, sportowym i oczywiście dotyczącymi aktywności pozalekcyjnymi. Podsumowując, dobra szkoła stara się działać w zgodzie z następującą maksymą. Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostaje zapomniane. Autor również wskazuje, że warto poznać dyrektora czy grono nauczycieli, by zbudować z nimi relacje i wzajemne zaufanie. Warto zobaczyć, jak wygląda szkoła, czy jest odremontowana, jak wyglądają boiska szkolne, place zabaw czy sale dydaktyczne, bo to nam pokaże również, w jaki sposób szkoła jest zarządzana, czy w jaki sposób gospodarowana. I przede wszystkim też warto poznać, jaka panuje tam atmosfera. Dlaczego ważne jest, byśmy angażowali się w życie edukacji naszych dzieci? Ponieważ poważne i aktywne zainteresowanie ojca jest kluczową siłą napędową w procesie kształtowania dziecięcych postaw
względem pracy i innych zewnętrznych sfer odpowiedzialności. To znaczy, że nie chodzi o to, byś kontrolował swoje dziecko, czy odrobiło lekcje, czy było w szkole, albo czy zmuszać, by osiągało spektakularne wyniki. Ważne jest, byś spędzał z nim czas na nauce, pracy i obserwował postępy, które dokonuje. Bo dzięki temu możesz budować więź z nim, rozwiązywać problemy i wspólnie razem odkrywać świat. Pamiętam, jak moje początki z fizyką nie były najlepsze. Pierwszy semestr ledwo się prześlizgnąłem. Jednak czas, który poświęcił mi tata na wytłumaczenie fizyki, sprawił, że ostatecznie ten przedmiot, który nie był lubiany na początku, stał się jednym z tych, który radziłem sobie całkiem dobrze. Takie dziedziny jak prąd, czy na przykład eksploracja kosmosu, astrofizyka, do dzisiaj bardzo mnie pasjonują i lubię interesować się tematami związanymi właśnie z tymi dziedzinami fizyki. Ostatnio na przykład też z moim 4-letnim synem oglądaliśmy start rakiety Falcon 9 i dokowanie kapsuły Crew Dragon, która dokowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną, która krąży wokół orbity naszej Ziemi. Widziałem, jak z niesamowitym zaangażowaniem i pasją w oczach mój syn oglądał scena po scenie, krok po kroku, jak ta kapsuła dokowała, czy też start rakiety, albo powrót astronautów na Ziemię. To było coś, co niesamowicie rozpalało jego wyobraźnię. Również jego miłość do motoryzacji, którą ma niesamowitą, jak na swój wiek, uświadamia mi jedną podstawową rzecz, że problem nie tkwi w zdobywaniu informacji, tylko w tym, w jaki sposób są one przedstawiane. Tego rodzaju współpraca z dziećmi jest bardzo czasochłonna i wierzę, że często nasz czas, który jest zasłużonym po ciężkim dniu pracy, czas, który poświęcisz swojemu dziecku, naprawdę będzie się opłacał. Dzieci naprawdę doceniają dostępność ojca i jego zainteresowanie się ich sprawami. Ta postawa buduje między nimi a ojcem silną więź i wzmacnia ich pewność siebie, niezależność, zwłaszcza wtedy, kiedy tata jest bardzo zajęty, kiedy znajduje chwilę, dziecko bardzo to docenia, że potrafi zostawić swoje sprawy, żeby poświęcić mu czas. Co więcej, ten nawyk życia w późniejszym wieku bardzo procentuje, bo kiedy pojawiają się problemy w życiu twojego dziecka i ty znajdujesz dla niego czas, dziecko jest gotowe przyjść do ciebie, żeby usłyszeć jakąś mądrość czy radę, wie o tym, że ma mądrego, inteligentnego ojca, który jest w stanie mu wesprzeć czy pomóc w rozwiązaniu trudności, z którymi się boryka. Inną ważną rzeczą jest pochwała. Chwal swoje dzieci za ich postępy, trud czy wysiłek, który wkładają w rozwiązywanie różnych problemów, bo pochwała jest ważna. A zwłaszcza wtedy, kiedy jest wygłaszana przez osoby, które szanujemy. Wtedy się pamięta ją przez całe życie. To, co chcę ci przekazać, to myśl, że żywe zainteresowanie pracą dzieci jest kluczowe w procesie formowania ich charakteru, o czym już wspominałem. Dziecięce prace domowe mogą być naprawdę świetnym narzędziem wychowawczym, posługując się własnym przykładem i rozmową z nimi oraz inteligentnie kierując ich pracą, możesz je naprawdę wiele nauczyć o dobrym osądzie rzeczywistości. Również postawy, takie jak odpowiedzialność, wytrwałość i samodoskonalenie też nie będą mu obce. Nadzorując pracę swoich dzieci, możesz się zatem naprawdę dużo nauczyć o ich dojrzałości, a to warte jest każdego poświęcenia. Autor również zwraca, kiedy, na jakim etapie wspomóc młodzież przy wyborze kierunku studiów czy zawodu. I mówi o tym, że pierwsza klasa liceum jest to odpowiedni moment na to, żeby pomóc dziecku czy wesprzeć go w jego podejmowaniu decyzji. Natomiast chcę cię przestrzec przed jednym. To nie ty masz decydować, co twoje dziecko będzie robić w życiu. Ono samo musi dokonać tego wyboru. Samo musi podjąć decyzję. Ty możesz ukierunkować, wesprzeć, podsunąć narzędzia, podkreślić umiejętności, uzdolnienia, które dziecko posiada. Jednym z dobrych narzędzi jest ID16, które bardzo polecam, by poznać swoją osobowość, siebie i swoje umiejętności, mocne i słabe strony. Mądry ojciec uczy swoje dzieci strategicznego myślenia, postrzegania czasu w kategorii zasobów oraz wyznaczenia sobie celów i mądrej pracy nad nimi. Jednym słowem, brania rzeczywistości w swoje ręce zamiast biernego oczekiwania na to, co się stanie.
Dobry ojciec stara się również o to, żeby jego dzieci wyrosły z infantylnej postawy skupienia się jedynie na tu i teraz i nadały cel i kierunek swojemu życiu. Korzysta przy tym ze swojego instynktu chronienia dzieci, wzmacniania ich i pracuje w ten sposób na rzecz ich przyszłego dobra. Jeśli mam podsumować jednym zdaniem cały ten rozdział i jedną rzecz, którą powinniście zapamiętać, to to, że Twoje poważne i aktywne zainteresowanie się procesem edukacji Twojego dziecka jest naprawdę kluczową siłą napędową dla jego wzrostu. Życzę Wam wspaniałych i pięknych chwil ucząc się i odkrywając świat, bo to pamięta się naprawdę przez całe życie.